No nie. Masakra. Trzeba postawić w wykopaniu o tego. Wreszcie mogę się dopaść do tego. Nie mam pojęcia, co to jest. Ale może być, że część jakiegoś rozwalonego pojazdu, bo blacha jest całkiem gruba. Aluminium Dobos. Coś tam, a mogła być klamra oficerska. W takim oto obrzydliwym śmietniku, jakimś gruzem, właśnie z bocznej ścianki wskoczył mi taki dość znajomy kształt. No i teraz modlimy się, żeby coś tu na nim było. I jest. Jest delikatnie. W ogóle to jest całość. Tylko, że jest ona zgięta w pół. A, rozpracowujemy ją zaraz. No dobra, panie i panowie, wychodzi nam coś takiego. Nie mam szczoteczki. No, zobaczymy. No, z pazurami. Ja spróbuję rękawiczką trochę. Kraft, Erzac, a coś. Dobra, druga strona medalu, jak wygląda. Z takiego śmietnika to... O ja pierdzielę, ona się połamie chyba, wiecie. No dobra, robimy to delikatnie. Ziemię wyczyścimy trochę. O, tu już nie ma malutkiego wżerka. No i teraz, o, ruszyła. I trzyma czy nie trzyma? O kurde, tu się sypie. Tu trzyma. Tu się sypie. Dobra, póki co trzyma. Nic się nie dzieje. Ach! Chrupnęło. No cóż, będą najwyżej dwie blaszki. Chrupnęło. No cóż, będą w połówce. Tu możemy doczytać, że 23. No dobra, nie będę jej dalej męczył chyba, czy będę ją męczył? Ja będę ją męczył. No ale puszcza. Delikatnie, delikatnie. Dobra, na jednym nicie. Będzie do spawania. Ale i tak radość. Żeby wykopać jeden nieśmiertelnik, musimy wykopać taką ilość dziwnych kabli i złączek. A, jeszcze się pokaleczę.
Naprawdę, naprawdę znudziło mi się to. Idę do następnego dołu. Super było. Patrzcie, co ja pierdolnięty wyciągam. Nie wiem, co to jest. Maszyna jakaś. Ale to kosztowało sporo wysiłku. Jakieś kurde takie atrakcje. Ale robię co? A wiecie co? Był taki pompon. Z taką srebrną nicią. I dostałem psychozy. Dobra, muszę to teraz gdzieś przenieść. Ja pierdziel. Co ja wykopuję? Świetne. Kopię taki ogromny dół. Stalowy, Bóg wie co, ani drgnie. Ale wykopałem już tu taką dziurę. Sam taki syf wychodzi. No i patrzę. Leży sobie coś takiego. Odwracam. I widzę coś takiego. No i tak wygląda po wstępnym dmuchaniu. No bo nawet nie mam szczoteczki na razie. Później sprawdzimy, co zać. Była tablica emaliowana. Z tej emali to właściwie nic nie wyszło. No ale była ewidentnie. Jest postrzelana jeszcze.